Bardzo proszę zabierać sobie właśnie karteczki ze Słowem Bożym. Zachęcam do tego, by ten fragment, który wylosujemy, jak już nieraz mówiłem, to zdanie z danej księgi, by tą księgę także w najbliższych dniach, tygodniach przeczytać lub sąsiednie księgi, jeśli już była ostatnio czytana, by w ten sposób chwała Boża w nas wzrastała. Słowo Boże ma ogromną moc, a jak rozważamy w prologu świętego Jana Apostoła do Ewangelii, to święty Jan pisze, że tym, którzy przyjęli Słowo Chrystusa, tym dało moc. Ta moc wtedy do nas wstępuje, udziela się w różny sposób, nie zawsze taki, jaki byśmy oczekiwali, się spodziewali, ale zawsze się udziela. Pan Bóg wstępuje ze swoją chwałą poprzez Słowo Boże i umacnia Słowo Boże Najświętszym Sakramentem, Ciałem Pańskim. To jest wspaniałe Jego działanie w naszych duszach i ciałach. Moi drodzy, Słowo Boże także utwierdza się w nas, kiedy widzimy, słyszymy, że Pan Bóg działa w życiu innych ludzi. I dlatego dziś także dzięki Bogu, chwała Duchowi Świętemu, wysłuchamy świadectwa. Polećmy osobę pani doktor, pani Jadwigi, Duchowi Świętemu, aby to świadectwo przyczyniło się do większej chwały Bożej w jej życiu i w życiu każdej i każdego z nas. Uczyńmy to poprzez stawiennictwo Matki Najświętszej. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Mario, uzdrowienie chorych, święty Józefie, witam panią doktor i zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To już ten wiek, że trzeba do czytania zmieniać okulary. No i posługiwać się takim wspomagaczem pamięci. Dlatego właśnie ściągawkę wyciągnęłam, żeby powiedzieć to wszystko, co Duch Święty mi podpowiadał, że dzisiaj mam się z wami, szanowni państwo, podzielić. Chciałam po niedzielnej zapowiedzi, że ma to być świadectwo uzdrowienia, trochę się speszyłam, bo wcześniej rozmawiałam z księdzem, że to ma chodzić o pierwsze przykazanie w moim świadectwie, no ale nie zmieniałam już, tak, uzdrowienie duchowe, tak, ma ksiądz rację. Uzdrowienie fizyczne też w moim życiu bardzo, znaczy nie jeden raz się dokonało, bo ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że już ponad 18 lat temu zostałam w cudowny sposób uzdrowiona z tętniaka mózgu, który miał być operowany, natomiast Pan Bóg to załatwił, że tak powiem, nieładnie, bez pomocy lekarzy, tylko sam mnie wyleczył z tego tętniaka. I to jest jeden z wielu objawów Bożej miłości w moim życiu, jakich doświadczyłam. Ja nie jestem osobą, która była w kościele odkąd pamięta, bo miałam czas, kiedy w ogóle do kościoła nie chodziłam i to był długi czas. Po powrocie do kościoła uczyłam się i Boga i uczyłam się kościoła.
i uczyłam się no, wszystkiego po kolei. Zaczynałam na początku nawet od przypomnienia sobie, jak się odmawia Ojcze nasz czy Zdrowaś Mario. I w tej mojej drodze duchowej między innymi Pan Bóg uczył mnie, czym są Jego prawa. I chciałam się właśnie podzielić z Państwem tym, w jaki sposób uświadamiałam sobie, czym jest pierwsze przykazanie, czym jest bałwochwalstwo i jakie jest lekarstwo przeciw bożkom w moim życiu, no i w życiu każdego z nas. O bałwochwalstwie opowiem na przykładzie relacji z pewną osobą, z którą byłam związana emocjonalnie. No, mogę się przyznać, to było takie zauroczenie mężczyzną. I wydawało mi się, że wszystko jest po Bożemu, bo modlę się za tego człowieka, przedstawiam jego sprawy Panu Bogu, by na tyle, na ile mogę, to się troszczę o niego. To wszystko było w czystości. Natomiast kiedyś zobaczyłam, tutaj modląc się przed obrazem Jezusa Miłosiernego, byłam tam z tyłu kościoła i patrzyłam na tego ogromnego Jezusa Miłosiernego, no i w pewnym momencie duchowo zobaczyłam tego mężczyznę u stóp Jezusa, otyciego, takiego maleńkiego. To był taki duchowy obraz i ja w pierwszej chwili byłam zaskoczona tą dysproporcją. Taki ogrom, potęga Boga, majestat, a tutaj taki maleńki człowieczek. Taka ludzka kruchość i taka ludzka nędza. Ale drugie zaskoczenie było takie, że ja sobie w tym momencie nagle zrozumiałam, co znaczy przykazanie: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Bo ten człowiek stał przed Bogiem, przed Jezusem. Stał między mną a Bogiem. Było to dla mnie tak ogromne zaskoczenie, bo w jakiś sposób, chociaż minimalny, ale ten człowiek zasłaniał mi Boga. Na modlitwie, zamiast skupić się wyłącznie na Bogu, ja coraz to myślami odbiegłam do tego człowieka i polecałam go Panu Bogu, prawda? No tak pobożnie strasznie, nie? Ale tak naprawdę to on był moim bożkiem, bo stał między mną a Bogiem. I wtedy zrozumiałam też, to było takie stopniowe dochodzenie do tej świadomości, że w naszym życiu w zasadzie bożkiem może być wszystko. Wszystko. Może być nasza praca, mogą być finanse, może być bliska osoba, mąż, żona, dzieci, mogą być nasze przywiązania, nałogi. Wszystko to, na czym nadmiernie skupiamy uwagę. Wszystko to, co w jakiś sposób staje między nami a Panem Bogiem. I takim bożkiem może być rzecz, może być osoba, może być idea. O osobie to już wam powiedziałam, na której przykładzie Pan Bóg mi pokazał moje bałwochwalstwo. Jeśli chodzi o rzecz, to jakoś dzisiaj tak rano mi przyszło do głowy, żeby wam opowiedzieć o tym, jak mój dziadek pod koniec wojny został zesłany do łagru za działalność w AK. I tam ze wsi kilkanaście osób zostało zesłanych i wróciło ich tylko dwóch czy trzech. Cudem przeżyli głód i zimno, które tam były. I mój dziadek do końca życia w kieszeniach nosił chleb albo jakiś cukierek, coś do jedzenia, co mogło go ochronić przed ewentualnym znowu kiedyś głodem, który by się powtórzył. I ta historia gdzieś jakoś bardzo głęboko we mnie tkwi do tej pory. Tego uratowania dziadka cudem od głodu. I w moim dzieciństwie, no to czasy młodości, to czasy komuny, kiedy o wszystko było trudno i no, ci, którzy to przeżyli, to wiedzą, a młodsi mogą się dowiedzieć od starszych, jak to wyglądało.
łącznie z kartkami na jedzenie, na podstawowe produkty i było poczucie takiego braku, ciągłego jakiegoś niedoboru, że czegoś może braknąć, nie? I uświadomiłam sobie, że ten strach przed brakiem chyba do tej pory gdzieś jeszcze we mnie jest. I jest we mnie właśnie ten bożek lęku przed brakiem. I z tego powodu na przykład, to nie chodzi o to, że ja w tej chwili chcę, no, bo też nie było bogato w domu, nie? Więc nie chodzi o to, że ja teraz chcę żyć ponad stan i w luksusach. Nie, ale na przykład ten mój lęk manifestuje się w tym, że trudno jest mi wyrzucać rzeczy stare. I mam tendencję do gromadzenia gratów różnych. I to jest mój bożek. Ja to wiem i proszę Boga, żeby mnie od tego uwolnił, ale to ciągle gdzieś we mnie jest. To jest moje bałwochwalstwo. To jest mój brak ufności w to, że Bóg mnie zaopatruje we wszystko, co jest mi potrzebne i zawsze zapewniał i zapewnia mi to, co jest mi niezbędne do życia, do normalnego funkcjonowania. A jednak jest gdzieś ten lęk, nie? Czyli jest ten bożek. A jest ta nieufność wobec Bożego zaopatrzenia we wszystko. I może takim bożkiem my sami możemy być wobec Pana Boga, nie? Kiedyś też miałam taką sytuację, że rozmawiałam z pewną osobą na ulicy i o takich bożych sprawach też rozmawialiśmy. I no niby wszystko w porządku, nie? Dzieliliśmy się świadectwem swojego życia i jak Bóg działa w naszym życiu. Ale ja po tej rozmowie nagle jakby mnie wryło w chodnik, bo też taką Bożą świadomość nagle dostałam, że ja miałam mówić tej osobie o działaniu Boga w moim życiu, a gdzieś pod spodem było mówienie o działaniu Boga w moim życiu. Ja siebie postawiłam gdzieś tam za wysoko, prawda? Sama zamiast oddać Bogu chwałę, to część tej chwały Bożej dla siebie jakoś chciałam uszczknąć, nie? Pokazać siebie. I to było kolejne bałwochwalstwo. I zdaję sobie sprawę, że z takich rzeczy jest mnóstwo w naszym życiu i że w większości nie zdajemy sobie sprawy, ale wszyscy w jakiś sposób, mniejszym, większym stopniu, rzadziej, częściej, ale jesteśmy bałwochwalcami, bo Bóg nie jest na pierwszym miejscu, bo coś, ktoś w jakimś momencie zasłania nam Boga, jest ważniejsze od Niego. Bardziej się skupiamy na tej rzeczy, na trudności na przykład, niż na Bogu. I to, co ksiądz mówił o tym zaufaniu, prawda, o ufności, że brak ufności jest też bałwochwalstwem. Wtedy, kiedy sobie uświadomiłam, że ja siebie przed Bogiem postawiłam, że ja część chwały chciałam Bogu odebrać, nieświadomie, gdyby mi Bóg tego nie uzmysłowił, to bym tego nie zauważyła, to wtedy myślałam, że się pod ziemię zapadnę, bo ze wstydu, ale też i z przerażenia, bo uświadomiłam sobie, że gdybym w tamtym momencie stanęła przed Bożą sprawiedliwością, to wyrok byłby jednoznaczny, winna. Winna bałwochwalstwa. To takie bardzo wgniatające w ziemię doświadczenie było, gdyby można umrzeć z takiego przerażenia, gdyby nie to, że Bóg daje koło ratunkowe, że jest lekarstwo na nasze bałwochwalstwo, że tym lekarstwem jest Boże miłosierdzie i pełne nasze zanurzenie się w tym Bożym miłosierdziu, bo Bóg zna naszą słabość i zawsze chce przyjść naszej słabości z pomocą. I ten Bóg, a żeby być jeszcze bliżej nas, to się wcielił w Jezusie Chrystusie. I ta ucieleśniona miłość zrobiła i robi coś niesamowitego, bo zaprasza nas do relacji z sobą. Do tego, żebyśmy
wchodzili w osobową relację z Bogiem, żebyśmy się zakochiwali w Panu Bogu i żebyśmy się w Niego zapatrzyli. Kiedyś wydarzyło mi się coś na podobnej, powiedzmy, w podobnej sytuacji, jaką mamy dzisiaj. Była Eucharystia, w czasie której złożyłam, podczas ofiarowania duchowo na ołtarzu moich rodziców, za których wtedy się modliłam, ich sprawy. A po Eucharystii była adoracja Najświętszego Sakramentu i miała być modlitwa w ciszy. Indywidualnie mieliśmy stanąć każdy przed Panem Bogiem i jak ta cisza zaległa, a przede mną był Jezus w Eucharystii, jakoś poczułam się nieswojo z tą ciszą. Nie wiedziałam, jak się modlić, jak się zachować. Jakaś pustka we mnie wtedy się zrodziła. No i tak nieporadnie, nieskładnie zaczęłam z powrotem Jezusowi mówić o moich rodzicach. I doświadczyłam jakby czegoś takiego, jakby Jezus chciał mnie upomnieć. Jakby chciał mi powiedzieć, dziecko, przecież ty mi już to powiedziałaś. Przecież ja to wszystko już wiem. Po co mi to powtarzasz? Teraz jest czas dla nas. Pragnę, żebyśmy byli tylko ja i ty. Zapatrz się, kochana, we mnie. Zapatrz się we mnie. I tak się stało. Zapatrzyłam się w tego Jezusa w białej hostii, nieskazitelnego, cudnego, czystego. I wszystko przestało istnieć, wszystko inne przestało istnieć. Ja patrzyłam na mnie, on patrzył na mnie z ogromną miłością. Ja wcale mu nie musiałam mówić, że go kocham. Nie musiałam mu tego mówić, bo on to wiedział. I wtedy wszystkie bożki zniknęły. Był tylko Bóg. Tylko Bóg i ja. I o to mu chodzi, żebyśmy zobaczyli tą Jego miłość, która jest darem, darmo danym. I jest najwspanialszym, najcudowniejszym darem, na który jedyną godną odpowiedzią może być ofiarowanie Bogu samych siebie bez żadnych ograniczeń. Oddanie Mu tej miłości, czułości, troski o Jego sprawy. W tych moich doświadczeniach różnych zrozumiałam też, że przykazania, jeżeli Boga postawimy na pierwszym miejscu, jeżeli to pierwsze przykazanie będziemy chcieli realizować w naszym życiu z całych sił, z całego serca, z całej duszy, to wszystkie przykazania pozostałe nie będą zakazami, nie będą nakazami, czymś, co jest trudne. Te przykazania będą obietnicą. Bo jeżeli zapatrzymy się bez reszty w Boga, jeżeli zakochamy się w Nim do szaleństwa, odpowiadając na Jego szaloną miłość, to wtedy z miłości do Niego nie będziemy nadużywać Jego imienia, będziemy czcić Dzień Święty, będziemy szanować rodziców, nie będziemy zabijać, kraść, cudzołożyć, kłamać, pożądać tego, co do nas nie należy. To wszystko będzie jak oddychanie, to będzie naturalne, to nie będzie wysiłek ponad siły. Bo to będzie odpowiedź miłości. Miłość za miłość. Czasem powtarzałam takie znane zdanie, że jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu. Ale ja to tylko gdzieś tam na poziomie rozumu, na poziomie umysłu przyswoiłam. A z czasem dopiero zaczęło przechodzić to do mojego serca. Zaczęłam to rozumieć sercem. Dlatego dzisiaj i sobie, i wam wszystkim życzę,
żebyśmy tę prawdę o Bożym pierwszeństwie przyjęli nie tylko umysłem, ale przyjmowali całym sercem, w otwartości serca i w szczerości serca. I żebyśmy tak na ślepo zaufali tej Bożej czułości i szalonej miłości i żebyśmy całym sercem na tę miłość odpowiedzieli. Żebyśmy w tej miłości oddali się Bogu bez reszty. Bo wtedy odkryjemy, że Boże jarzmo jest słodkie, a Jego brzemię jest lekkie. Bo jeżeli wiemy, że jesteśmy kochani, to odpowiedzią będzie tylko miłość. Będzie to radosny dar z naszej strony. I jeżeli Bóg będzie na pierwszym miejscu, to wszystko w naszym życiu będzie prześwietlone Jego miłością, Jego światłem i Nim samym. Wtedy będziemy promieniować Bożą miłością. Oby tak się stało w naszym życiu. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak był.